No dobra, mordeczki. Piękna przygoda przed nami. Son of the Forest. Son of the Forest. Wjeżdża. Niestety bez kamerki. Nad czym ubolewam. Ale wydaje mi się, że jest troszeczkę za głośno ta muzyka. Dźwięk. Głośność ogólna. Wydaje mi się, że jest za głośno ta muzyka. Ale zaraz zobaczymy, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Dobra, jest gitara. Jest gitara. Dobra, jest gitara. No tak jak mówię, wjeżdżamy. Son of the Forest. Szkoda, że bez kamerki, ale jeszcze kamerka jest niestety w naprawie. Gra jednoosobowa. Czas start. Kontynuuj, dawaj. No zobaczymy, czy ta gra, nowa gra. Niestandardowe, spokojna, normalna, trudna. Czemu? O co tu chodzi, niestandardowe? O kurwa, wszystko sobie można pozmieniać, tak? Długość pół roku, standardowe, wow, no, no, no. Pancerz wroga, agresja wroga, liczba zwierząt, obrażenia wroga, zdrowie wroga, wrogowie włączeni. Środowisko, początkowa pora roku, lato, długość pół roku, standardowe, długość dnia, nieszczęśliwość opadów, standardowe, przetrwanie, obrażenia spowodowane głodem, odwodnieniem. Wyłączone? Efekty materiałów konstrukcyjnych, normalna. Nie, ja sobie wezmę po prostu grę. Nowa gra. Normalną. Zwykłą, normalną grę. Stuknij E, aby wziąć przedmiot, czy trzymaj E, aby go użyć. Ciśnij, schowaj przedmiot, naciśnij G. No dobra. Cicho, Białasiu, kładź się spać. Noc jest, kładź się spać. Aby wyposażyć się w GPS, użyj M. No widzisz. Dawajcie mi ten filmik, ja jestem ciekawy tego filmiku. Tak naprawdę, co tu się będzie działo i takie tam. Powiększ GPS za pomocą... scrolla chyba. Gdy wskaże ci ważne miejsca na... A, GPS wskaże ci ważne miejsca na mapie. Jakoś długo się wczytuje. Biała, idź stąd. Nie lataj tu w kółko. Bo tu się gra zaczęła, uciekaj. No dobra. Co tu się dzieje? Lecimy helikopterem. Wyspa to wygląda identycznie jak ta sama w Son of the Forest. Oj, w deforeście. A, na dwa helikoptery lecimy. Z kim ja tu jestem? Kim ja jestem? Fish A. To jakieś wojsko chyba. Kurczę, po angielsku, nie rozumiem. Fajnie, że napisy chuje zrobiliście, kurwa, z deforesta. Edward Pufton jakiś, WX Missing. Other Family Members. No dobra, my lecimy nad wyspą, tak? I o co tu chodzi? To jest ten upośledzony, Kelvin. Fisher A. Co tu się stanie teraz? No, jestem ciekaw. Ale kto to jest ten gość, Edward Pufton, od Her Family, Barbara Pufton, Virginia Pufton. Virginia to będzie ta zmutowana. Mojego wzrostu jest. 63 lata. I co on tu jest? Lecimy, dobra, no lecimy. Będą jacyś mutanci po drodze? Na razie nikogo nie widać. Kompletnie nikogo nie widać. Mogli zrobić jakichś mutantów.
Że patrzymy się, a tu mutanci, nie? Po której stronie, że gdzieś dałoby się ich wypatrzeć. Dobra, ja tu coś mam zrobić, czy co? A jest! Barbara Puffon. Socialite, Other Family. Virginia Puffon, 57 kilo, student, 20 lat. Site map. Ariel Wiew, connection, error. Site map. Mogli coś po polsku tu kurwa zrobić, no ja pierdolę. Connection jest, contact points, error. Co, będę tak leciał dopóki co? Nic nie kliknę? Lecimy, zobaczymy co się stanie. Trzeba zobaczyć co się stanie. Co się stanie. Virginia Edward Puffoni, czyli jacyś Puffoni, tak? E to pewnie wyłącz. Ale my patrzymy jeszcze. No wyspa jest fajna. Kanibali nie widać. Nawet jednego. O, tu jak ładnie. Jakaś rzeczka wpływa do morza. Nic nie klikamy, patrzymy co się będzie działo. Nie ma nikogo, ale jaja. Drzewa znikają tylko. Jeszcze ich nie minęliśmy, one już znikają. Gdzie my tutaj wylądujemy? No dobra, kliknę to ja. Fight? Demons? Czy ja jestem tym synem? Kurwa mać, ktoś nas zaatakował. I to z broni palnej. Ja pierdolę. Co tu się dzieje? Bierz to wszystko. A czemu on nie może tu wejść? Przed chwilą tu była dziura. A nie. Ktoś nas zaatakował z broni palnej, no normalnie nie wierzę w to. A ten gość zamiast wypłynąć na powierzchnię, ta gra jest trochę niedorobiona moim zdaniem. Zamiast wypłynąć na powierzchnię, to on tutaj się... do szyby przykleił. Zestrzelił nas ktoś. Dwa naboje dostaliśmy i zostaliśmy zestrzeleni. Helikopterem, ładne jaja. Patrz. Co to jest? Czy to ta Puffon? Znowu to samo co w deforeście. Ale jaja. To jest w ogóle nie łączy się, to się w ogóle nie łączy w całość. Typeska mi tylko zajebała i tyle, tak. Co ja mam tutaj robić? Leki. Kevinowi pomagamy, tak? Na mapie będzie Kevin zaznaczony. Aha, mu się coś tam stało, tak? Z ruszami. Co to jest? Podążaj za mną, weź przedmiot.
Wybuduj ognisko. Schronienie. Na wybudy. Ale jaja. Co ja tutaj mam robić? Oni nic nie powiedzieli, co ja mam zrobić, co ja mam... No nie czaję tego, naprawdę nie czaję tego. Tu myszki nie mam. Dodaj przedmioty do maty, aby je otworzyć lub połączyć. Kliknij zębaty, aby otworzyć pakiet awaryjny. No dawaj mi ten pakiet, bo tutaj mam to, co mi jest potrzebne. Zapalniczka. Topór taktyczny. GPS. No i dobra. Już nie trzeba tego rozwalać. Ale nic nie powiedzieli. Po co my tu jesteśmy? Dziwni są ci ludzie, co robią tę grę. Nic nie powiedzieli. Po co my tu przypłynęliśmy? Co my tu robimy na tej wyspie? Co, już zbudowałeś? Dobry jesteś. Aha, można tutaj zapisać grę, spać. No dobra, wszystko? Nie da się tak walić w dół jak wtedy. Ale jaja. No nic. Szczerze to nie wiem, co mam robić. Ta gra jest dziwna, nie? Podążaj za mną. Co to jest? Kamień. A po co ty go wziąłeś? Nie bierz go. Kurde blade. Nie bierz go. A jak przypisać? Jakieś granaty mam, tu nie wiadomo co. Przedmiot. Do plecaka. Topór, tak? Nie wiem, jak zmienić broń, którą mam. Zajebista gierka, naprawdę. Przezajebista. Wziąłem kamień i nie mogę topora teraz użyć. Czyli tak, coś dłużej przytrzymuje. Dłużej przytrzymuje, to idzie do ręki. Dawaj mięso, bo my będziemy głodni zaraz. Wybuduj tu ognisko. Mordo. Czekaj, to trzeba pewnie, żeby on był... Wyjdź z tego. Jak z tego wyjść? Dobra, już widzę. Chodź tutaj za mną. Wyposaż się w lokalizator. No dobra, fajnie, że jest takie coś. Teraz ziomuś. Weź mi, zrób. Wybuduj ognisko. A ja leki muszę wypić. Dobra. Idziemy trochę tutaj patrzeć, co tu się dzieje. Sterowanie jest trochę gorsze, szczerze muszę powiedzieć.
Dwa małe kamienie. Co tu ciemno się już robi? Ale szybko to ognisko zrobił, no. Ciekawe, czy ja będę musiał go karmić, czy nie. O. Ale jaja. Ostrygi znalazłem na plaży. No to właśnie po to tu chodzę. O! Nie da się tego zniszczyć? Kurwa mać, to nie wierzę w tę gierkę po prostu. Nie mogę zbierać więcej ostrygi. Weź przedmiot. Kurwa, co to jest? Nie da się go karmić. Ja go chyba nie muszę karmić, tak? Tego to nie wiem. Ale tego nie da się niszczyć. Dla mnie to jest chore. Więc już... szczerze na minus. Dla tej gierki. Wszędzie jakieś ryby. A co tutaj, jakieś radioaktywne jest? Dlaczego ty za mną nie podążasz? Dawaj, mordo. Podążaj za mną. Ja mam tu jakąś wytrzymałość? Mam. Czyli ta Puffy, Barbara, tutaj chyba mi walnęła z tego, co ja, co mi się wydaje. To ona mnie walnęła tą siekierą. O, znalazłem kolejne rzeczy. Płatki śniadaniowe. Liny. Alkoholu coś nie mogę wziąć. Napój energetyczny, ostryk nie mogę więcej zebrać. Napój, zegarek. A zjedz. To ostryga. Dobra. Szukamy dalej. Co my tu znajdziemy? Patyczek. Pierwszy patyk. Kilka nowych receptur do tworzenia dostępnych w ekwipunku. Mnóstwo ostryk. No to akurat na plus, moim zdaniem. Mnóstwo rzeczy mogę zrobić nowych, tak? Napój energetyczny. A to co to jest? Otwierasz do konserw. Wow. Kostka C4. Narzędzie do naprawy. Kamień, lina, patyk. Kamień, lina. Lina. Patyk gdzie jest? Tu. Kamień, lina, patyk. A zrób to. Zawsze coś. Narzędzie do naprawy. Czyli ta gra to jest praktycznie to samo, tak? Plandeka, to z tej plandeki można robić schronienia. Tu mam jakieś płatki, konserwy będzie można znajdywać. Teraz trzeba patyki i z patyka zrobić dzidę. Dawaj ziomuś, idziemy. Szukamy patyków. O, żółw! Kurczę, szkoda, że nie da się tak jakby odrąbywać głów jak kiedyś.
Skorupia żółwia collected. Mięso, wow, jak to wygląda. Fajnie to wygląda. Więcej nic się nie da zabrać. Jesteś? Ciekawe, czy on też będzie chciał jeść, czy nie? No trochę to poudoskonalali, ale... moim zdaniem bez szału. Tak myślałem, że to będzie bardzo podobna gierka. Nie można więcej kamieni. Patyki. Że tego nie da się niszczyć, to dla mnie to jest jakiś... szok nawet. Mogę powiedzieć. Małe kamyki. A nic, szukamy teraz tutaj jakichś patyków i innych rzeczy. Jest patyk. Tam coś widzę przy skałach. Tutaj można będzie... Dobra, sprawdźmy, czy mogę to włócznie zrobić. Ty, nóż mam jakiś, nawet nie wiedziałem. Patyk, tak, tak. Kamienna strzała? Łuk własnej roboty ręczny. Dawaj go. Taśma mi trzeba. Łuk się przyda na pewno. Teraz oprócz łuku, gdzie ten łuk? Teraz oprócz łuku to trzeba te strzały porobić. Jak te strzały się robi? Kamienna strzała. Ręcznie wykonana włócznia. Dwa patyki, taśma i nóż. Dwa patyki, taśma i nóż. Dobra. Aha, w ten sposób. No dobra, fajnie. Dwa patyki, strzała i łuk. Co tu jeszcze miałem zrobić? Patyków nie mam. Trzeba iść po patyki. O, siedzi przy ognisku, ziomuś. Aha. O, to fajnie zrobili. O, już można zjeść. Dziwne. No dobra. Co, on siadł sobie przy ognisku? Miał za mną podążać. Nic, na razie nigdzie się chyba nie będziemy wybierać. Poszukamy patyków. Bo ja muszę zrobić te strzały. Nasiona jeżyny i liście. Liście. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy patyki, mamy wszystko. Cztery liście, cztery patyki. Trzeba się dokładnie popatrzeć. W foreście było łatwiej. Biegałeś i zbierałeś, a tutaj trzeba się dokładnie popatrzeć. I też mocno wszystko blokuje z tego, co widzę. Dawajcie te patyki moje. I co, ja zrąbałem to drzewo, czy nie? Dawaj to, żryj. On też je. Nie no, dobra, jest spoko jak na razie. Dawaj to drzewo zrobimy, zobaczymy jak tutaj to budowanie wygląda. Poszło. No dobra, jest wszystko tak jak było.
Jak to opuścić? O, ile pniaków w ogóle z jednego. Porządnie to wygląda. A jak tu teraz coś zbudować? Jak tu się buduje? O, jako zapalniczkę. Jak tu się buduje? Jest coś, improvised survivor. Namiot. Drewno opałowe, małe ognisko. X? Co to znaczy? Schronienie myśliwego, mała chata z bali. 75 tych kłutosz. Platforma na drzewie, tratwa jest? Więcież, pułapka na małe pułapki schronienia. Poczekaj, bo tu są jakieś różne strony? Nie. Nie, więcież jakiś. Donica. Ścieżka. Magazyn patyków, magazyn kamieni. Łóżko z patyków, krzesło z patyków. Platforma na drzewie, nie ma tratwy. Mała chata z bali, schronienie myśliwego. Nie ma tratwy. A to co to jest? Podstawowa podłoga. Płot, podstawowa ściana. Konstrukcja z patyków. Patyk to plus to. Lampa z czaszki. Konstrukcja z patyków. Płot. Lampa z czaszki. Namiot, małe ognisko. Konstrukcja z patyków, podstawowa podłoga, schody, drewniana rampa, palisada, lina. Kurwa mać, to będzie trzeba rozkminiać i rozkminiać. Co tu można zrobić w ogóle? No nic. To chyba wszystko. Wzmocniony ogień. Kamień, zapalniczka plus ten. Co tu chodzi? A jak budować? Klika się i czy co? Czy co? Czy to jest jakieś... Jak coś zrobić, a później... Nie, to jest tak jakby tylko... Tylko pomoc, jak coś robić, a budowanie to jest chyba tu. No. Platforma na drzewie, lina i 7 bali. A dawaj, zrobimy, zobaczymy jak to jest. O? Mam linę? Mam. Jak ja to tam wrzuciłem? W razie W będzie można tu się wspiąć, tak? A co tam jeszcze trzeba? Deski? A skąd ja mam wziąć deski? Kurwa mać. No na razie nie rozkminiam jeszcze tego. Ta, ale jaja. Deski się robi z tych. Dobra. Platformę na drzewie będę miał w razie W, żeby się schować. No dobra. I teraz co? Jak tu wejść? No i jestem. Co ja tu niby mogę robić? Na tej platformie to nie wiem. Platforma na drzewie, nie. Może jakieś schronienie na drzewie. Schronienie na drzewie.
Ale jaja. Pójdź mi do platforma, jak ja mam. Mogłem schronienie zrobić całkiem. A nic. Na razie idziemy zwiedzać. Mamy jakieś tam schronienie prowizoryczne. Zapiszemy sobie grę. Nowy zapis. Mamy jakieś ognisko. Lecimy, zobaczymy, co tu się dzieje. Tylko nie wiem, jak przypisać sobie do jedynki, dwójki łuki, to wszystko. To mnie najbardziej martwi. Plecak. Że nie wiem, jak to przypisać. Łuk jest teraz zamiast tego, tak? Nie wiem, jak to przypisać. Naprawdę nie wiem. Dobra, tutaj coś jest, tak? Czy co to jest? Wody mi się w ogóle chce pić. Tu chyba nie da się takie coś... O, właśnie tu chciałem... Zauważyłem, że tutaj jest jakaś jaskinia od razu. Z miejsca zauważyłem. O! Pierdolę do jaskini, jak ja jeszcze nie umiem grać i nie mam pochodni. Ale od razu ją zauważyłem, naprawdę. Jak tu zrobić pochodnie? Tu jakieś szmaty czy coś? Patyk. Kamienna strzała. Dwa to. Dwa pióra. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Dwa patyki, tak? No dobra, zobacz, co tu się stanie. Aha. Kamienne strzały mam. No dobra. No dawaj jeszcze porobimy. I dwa pióra. Całkiem spoko. Już mam ładnych parę rzeczy. Amunicja. Przewodnik. Mięso. Ostryga. Ło, jak mało mi w ogóle życia ona dała. Znaczy jedzenia. Strasznie mało. W ogóle coś daje? Gdzie ja kurwa jestem? Noc się zrobiła nagle? Dobra, idziemy się przespać w takim wypadku. Ja nie lubię w nocy grać. Dawaj, Z. No ładne jaja. On stał całą noc. Ja nie wiem, że oni tyle pieniędzy za tą gierkę mają i nie dorabią jej bardziej, jakoś lepiej. Trochę mnie to dziwi. Szczerze. Idziemy ostryk sobie nazbierać. Wody potrzebujemy, bardzo mocno wody, ale nie wiem skąd jej wziąć. Wypijemy sobie na razie jakiś napój energetyczny. No i dobra, wszystko jest zapewnione. Zjemy ostrygę z wczoraj. Ale naprawdę mało dają te ostrygi. Tutaj nazbieramy jakiś ostryk. Czy nie ma? Dobra, są ostrygi. Idziemy usmażyć to mięso. Najemy się. Dawaj te pióra, bo mi będą potrzebne. A to co to tutaj? Pióro lata? Co to jest?
pióro lata w wodzie. Nie wierzę. No dobra, wczesny dostęp. Widzę, że o pióra nie jest trudno. To na pewno. No dobra, trzeba iść coś zwiedzać. Tutaj widziałem, że jest ten GPS. Animacje podlepszyli trochę. Teraz weź to. Nie wiadomo, które z wczoraj, które z dzisiaj. Dwa kawałki, trzy kawałki mięsa przysmażę. I teraz tylko się zastanawiam. A ty co robisz? Czy będzie widać, jak one się smaży, czy już je można zjeść od razu? Poczekamy chwilę, zobaczymy, co tu się dzieje. I trzeba iść coś zwiedzać. Mapę. Teraz zobaczymy. Trzeba dojść gdzieś tutaj, do jakiegoś punktu orientacyjnego. Ale tu jakby drogi normalnie były pokazane, nie? Tutaj się rozbiliśmy, tak? I tutaj gdzieś w wodzie jest ten... O! Co jednak? Co jest? Są jednak efekty smażenia. Zrobiło się inne. Dobra, teraz zjedliśmy już porządnie. Suszarki na jedzenie nie widzę, żeby się dało zrobić. Tak jak w poprzedniej wersji. Ale tutaj gdzieś się rozbił ten cały... Tak? Tutaj gdzieś się rozbił ten cały... Ciekawe, czy można wrak znaleźć. A tutaj gdzieś, no. A spróbujemy znaleźć wrak. Uja, tam nic nie widać nawet w tej wodzie. Dosłownie nic. Dobra, biegniemy dalej. Tutaj mamy blueberries. Dobra, idziemy. Co my tu znajdziemy jeszcze? Dawaj, Kevin, co ty taki wolny? Podobno mapa jest aż 4 razy większa, no to będzie co... Chyba będzie co robić tutaj. Nic się nie da znaleźć. Tu jakieś skały. O, żółwie. Liście. Nie zapisałem gry. Niedobrze. Widzę, że tutaj naprawdę daleko są te punkty. Nie da się jakoś... Aha, jak się przytrzyma dłużej, to jest mocniejszy atak. Ale tu coś pisało, że da się coś zmieniać z GPS-a, oddalać, przybliżać. Coś kurwa nie widzę właśnie, żeby dało się. Chyba się nie da tak naprawdę. No nic, biegniemy, zobaczymy. Może coś znajdziemy? Tutaj co jest?
Tkanina. Mam nową recepturę z tkaniny. Co z tej tkaniny? Pochodnia i zbroja liściowa. Wow, zbroję liściową można zrobić z tkaniny. Tkaninę to ja bym zrobił sobie pochodnię, ale to dobra, na razie nie potrzebuję. Lecimy tutaj do tego punktu pierwszego, który jest. Na mapie GPS-ie zaznaczony. Co tam będzie, ciekawe. Dawaj. O kurwa, to chyba nie to. Nie, dobrze. No mapa jest na pewno duża. Do tego punktu ile trzeba w ogóle iść? Idziemy do tego punktu i tam bazę będzie trzeba jakoś zbudować. Na razie nikogo nie widać. Nawet jednego kanibala. Nawet jednego małego kanibala. O! Kamizelki. Sahara pisze? Nie, Aqua. Zegarek. Znalazłem. Kajaki, ktoś tu na kajakach sobie przypłynął, bo to miał przejebane. Coś znajdziemy, mi się wydaje. O, pakiet MRE. Kombinezon kamuflujący, wow. Baton energetyczny. O, to bym chciał. Kurwa mać, co ja zrobiłem? Ale odjebałem. No nie wierzę. Się przestraszyłem. Sorry, mistrzu. Odjebałem. Nie wiedziałem, że będę mógł to rozwalić. Myślałem, że będę mógł to wziąć. Ładne jaja. No i co, zjemy sobie z ostrygi i zobaczymy, czy się naładuje życie. Coś tam się naładowało, ale te ostrygi to widzę, że kurwa nie jest zbyt dobry posiłek. Ale odjebałem z tą butlą. No nic, to będzie dobre zakończenie pierwszego odcinka. To na pewno. Zapraszam już do kolejnego.